Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu jak zwykle będzie dla osób, które są już w jakimś związku, w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy karty chcą Wam tutaj kogoś zapowiedzieć. Dobrze, karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz ja tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych byczków. Co myślicie na temat swojego partnera? Maga. Co Wasz partner myśli na Wasz temat? Księżniczka denarów, czyli paść denarów w tradycyjnej talii. Co czujecie do swojego partnera? Król miecz. Co Wasz partner czuje do Was? Król denarów. Ale się dwóch króli naprzeciwko siebie ustawiło. Znowu tu kolory takie bardziej indygo, fioletowo, niebieskie, a tutaj takie kolorowe, ciepłe. Dobrze, jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Rycerz denarów. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Księżniczka kielichów, czyli paść kielichów w tradycyjnej talii. Przesuwamy sobie. Dobrze. Jak traktujecie swojego partnera, kochani? Trzy denary. Jak Wasz partner traktuje Was? Król kielichów. Na razie macie fajne czytanie, bez żadnych tutaj jakichś emocji takich większych. Co jest między Wami lub kto, co Was dzieli lub łączy, lub kto? Siła. Czyli mocny związek, moi kochani, mocny związek. Nic tu nie powinno Was, że tak powiem, rozdzielić. I najbliższa przyszłość, trzy karty wybieramy teraz. Rycerz kielichów, o matko, ile tu osób jest, naprawdę, tłum. Księżyc. Księżyc, księżyc, księżyc i koniec miesiąca. Cztery miecze. Dobrze. W tle czytania mamy osiem mieczy, no nie. Słuchajcie. Nie wiem, co jest z tą ósemką mieczy, ale no tak mi wypada, no to trudno. Przejrzyjcie sobie inne filmy, zobaczycie. W każdym rozkładzie jest ósemka mieczy. Każdy. Pod spodem to jest piątka denarów. Dobrze. Kochani, na początek ogłoszenia parafialne, jak zwykle. Po pierwsze, pamiętajcie, że ja rozkładam karty tak, że tutaj widzę Waszą energię, tutaj energię Waszego partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się zamieniać miejscami, mogą się mieszać, więc jeżeli zobaczycie, że bardziej rezonuje z Wami tutaj ten opis, a tutaj Waszego partnera, no to po prostu musicie sobie odwrócić kota ogonem, poprzestawiać to wszystko i dopasować do swojej sytuacji życiowej. Następna sprawa. Jeżeli kompletnie nie rezonuje z Wami to czytanie, pod tym filmem umieściłam link, który prowadzi do bardzo fajnej strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny. Bo jeżeli słoneczny nie rezonuje, to może w ascendentalnym coś znajdziecie. Wtedy odsłuchajcie sobie filmik podług tego znaku ascendentalnego i może informacje i z tego filmu, i z tego drugiego coś tam wybierzecie i coś połączycie ze sobą, dopasujecie i może wtedy będziecie mieli jasność sytuacji i coś tam, że tak powiem, się troszeczkę wyjaśni tutaj w tych czytaniach.
Następna sprawa. No już mówiłam, że jeżeli nie rezonuje zupełnie, no to znaczy, że nie jest to czytanie dla Was. Pamiętajcie, kochani, jeżeli jesteście szczęśliwi ze swoim partnerem, jeżeli w Waszym związku nic złego się nie dzieje, nie czujecie się jakoś zagrożeni, podejrzewacie czegoś złego, to karty nie będą do Was mówiły, no bo o czym Wam mają mówić, że jest Wam dobrze, świetnie? No karty zazwyczaj mają doradzać, ukierunkowywać energię, bo to są energie wszystko, tak? Tak naprawdę panami Waszego życia Wy jesteście. I co Wy zrobicie, tak będzie. Ale karty mogą dać jakieś wskazówki, mogą coś podpowiedzieć, więc zazwyczaj podpowiadają tam, gdzie coś się dzieje, gdzie są zdrady, gdzie są jakieś wątpliwości, gdzie są jakieś chore sytuacje, gdzie są rozterki, czy zostać, czy i męczyć się dalej w związku, czy jednak rozstać się, tak, i zacząć coś nowego. Po to są karty, więc ja się cieszę, jeżeli nawet tylko jedną osobę ściągnę tutaj, która powie, że rezonuje z nią to czytanie, to dla mnie już to jest naprawdę sukces, bo widocznie dla niej było to po prostu, dla niej był ten przekaz. Ona musiała usłyszeć tutaj tak, tą prognozę. Więc moi kochani, się nie denerwujcie, nie martwcie, jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, to znaczy, że u Was jest wszystko w porządku albo nie jest aż tak źle, żeby trzeba było tutaj jakieś wskazówki. Zresztą no, tarot sam ściąga energię, on sam tutaj przyciąga te osoby, które najbardziej potrzebują, tak? Ale już koniec mojego gadania, zabieramy się do czytania. Dobrze, moi kochani, zaczynamy. Co myślicie na temat swojego partnera? Mamy tutaj kartę maga. No, uważacie, że Wasz partner ma atuty, że tak powiem, ma strasznie silną wolę, jest bardzo czarujący, wykształcony, bardzo mądry człowiek, umiejący się uczyć, ma wszelkie walory, które Wam odpowiadają, tak? Ma pieniądze, ma uczucia, jest bystry, zaradny, bardzo mądry, wykształcony, oczytany. Więc tutaj naprawdę no, bardzo pod tym względem partner Wam odpowiada. Mamy tutaj znak karmiczny, tak? Więc może tutaj być też taka sytuacja, że jest to ktoś po prostu przeznaczony od losu. Musicie z nim przepracować jakieś lekcje. I teraz tak, co czujecie do swojego partnera? Macie tutaj króla mieczy, czyli wydaje mi się, że jesteście osobą po przejściach, albo po jakimś nieudanym związku, albo po rozwodzie. Ogólnie macie zranione serce, potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby znowu się zaangażować, żeby ten ogień, który tutaj płonie w tym kominku, zagościł w Waszym serduszku, tak? Cały czas macie ten miecz w gotowości, nie pozwalacie się za bardzo do siebie zbliżać, czyli trzymacie troszeczkę partnera z dystansem. Jeszcze tego swojego serca nie otwieracie na tą miłość. Po prostu musicie poczekać. Potrzebujecie czasu, potrzebujecie uleczenia, potrzebujecie uzdrowienia, bo jesteście po jakiejś, mówię, niefajnej relacji. Albo rozstanie, albo rozwód, albo wdowiec, wdowa, tak. No coś tutaj się zadziało w Waszym życiu w przeszłości, że jesteście osobą poranioną, po przejściach, skrzywdzoną przez los i teraz boicie się zaufać. Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera. Kochane byki, uważacie, że Wasz partner ma za duże wymagania w stosunku do Was? No być może po tych kartach, co tu widzę, jest Wasz partner bardzo prorodzinny, może chciałby tworzyć z Wami rodzinę, może troszeczkę za bardzo naciska. Wy uważacie, że nie dźwigniecie tej relacji, że trudno będzie Wam sprostać wszystkim tutaj oczekiwaniom Waszego partnera i chcecie się wycofać, chcecie na razie, że tak powiem, no spauzować, chcecie troszeczkę wyhamować z tym wszystkim, tak jakbyście się bali, tak jakbyście pomału chcieli, żeby to wszystko dalej się tutaj rozwijało. I teraz tak, co myśli o Was Wasz partner? Mamy tutaj pazia denarów. Paź denarów mówi, że Wasz partner no, daje szansę temu uczuciu, tak? Jeżeli chodzi tutaj o partnerkę, jeżeli słuchają mnie panowie, to partnerka myśli o dziecku, chciałaby być w ciąży z Wami, tak? Jeżeli mówię do pań, to Wasz partner chce tej relacji, daje tutaj szansę tej relacji i będzie o Was walczył. Co w sercu? W sercu ma króla denarów, czyli troszeczkę może być albo przepracowany, czyli myśli o pracy, o swoim biznesie, o swojej firmie. Z kolei dla innych byków może być taka historia, że po prostu będzie się starał pracować nad Waszym związkiem i tutaj włoży cały swój wysiłek, całą swoją osobę w to, żebyście po prostu jakoś tutaj zaczęli normalnie funkcjonować
i żeby to wasze serce tutaj zranione się wyleczyło. To jest też karta mówiąca o mężczyźnie z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec, więc no, być może tutaj w waszym sercu jak najbardziej jesteście wy, tak? No bo to jest karta waszego znaku ziemskiego, więc jak najbardziej w sercu waszego partnera jesteście wy. I jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Mamy tutaj paź kielichów. Paź kielichów jest troszkę kartą taką rozemocjonowania, troszeczkę histerii, troszeczkę zmiany nastroju. Robimy dwa kroki do przodu, przepraszam, i jeden do tyłu, cofamy się, czyli raz jest tak, raz jest tak, czyli jest na przykład 2 tygodnie dobrze, a tydzień później jest znowu jakiś żal i cichych dni. Więc to jest taka karta troszeczkę rozemocjonowania, może brakuje cierpliwości, brakuje takiego podejścia troszeczkę dyplomatycznego, takiego spokojnego. Wasz partner no, chciałby, żeby już było dobrze, a wy jesteście jednak no, poranieni i boicie się zaufać i nie chcecie tak na hura. I on może tego nie może zrozumieć, dlatego jest tutaj takie wahanie, tak jak mówię, że raz jest dobrze i później znowu troszeczkę jest źle i znowu jest dobrze i taka huśtawka tych nastroi. Jak wy traktujecie swojego partnera? I mamy tutaj 3 denary. No wy jesteście jak najbardziej konkretni, poważnie podchodzicie tutaj do tego swojego partnera, mimo że jakieś macie tutaj wątpliwości i myślicie o takim trochę wycofaniu się z tego waszego wspólnego życia, wspólnej takiej relacji, ale być może chodzi o to wycofanie tutaj nie stricte z takiego życia, że rozchodzicie się, tylko na razie no, ograniczacie, że tak powiem, jakieś takie emocjonalne, wspólne między sobą rozgrywki, tak? Więc może tutaj o to chodzi. 3 denarów mówi też o tym, że zastanawiacie się, czy ta osoba jest tak naprawdę wartościowa dla was. Czy nie znajdziecie jeszcze kogoś lepszego, czy to już jest ten ostatni, tak? Potrzebujecie konkretów, potrzebujecie jakiegoś określenia. Z kolei wasz partner, mamy tutaj króla kielichów, no, traktuje was bardzo, bardzo poważnie. Chce tworzyć z wami rodzinę, jest bardzo dobrym kandydatem na żonę lub męża, ale jest nieśmiały i bardzo ciężko mu zazwyczaj wyjść z inicjatywą. To wy musicie tutaj coś zaangażować. No, ale jak wy jesteście poranieni, no to teraz już się nie dziwię, że może być tak właśnie między nami, wami, taka zabawa w kotka i myszkę, bo tak, ten jest nieśmiały, jest bardzo dobrym człowiekiem, jest romantycznym, jest takim serdecznym, to jest taka dusza artysty, doskonały doradca, doskonały przyjaciel, on na pewno was nie zostawi w potrzebie, on za wami w ogień skoczy, tak? No ale jest nieśmiały, on nie umie bezpośrednio, tak jak na przykład król buław. Bo król buław to jest bezpośredni, wali prosto z mostu, a znowuż no, król kielichów to jest taki nieśmiały, troszeczkę no, taki zniewieściały, romantyczny, przewrażliwiony i on tutaj no, może po prostu nie mieć śmiałości wychodzić do was tutaj z takim konkretem, którego wy tutaj oczekujecie, bo wy chcecie twardo, jasno i konkretnie, kawa na ławę, żebyś się określił, człowieku, czego chcesz, tak? Bo ja się będę wtedy zastanawiać, czy to jesteś ty dla mnie przeznaczony, czy nie. A znowuż no, król kielichów, on tak jakby chciał, ale się troszkę boi waszej relacji, a co sobie pomyślicie o nim i tak będzie analizował, będzie wszystko, że tak powiem, przeżywał w sobie, tak? Więc tutaj niby fajne są te karty, ale no dlatego właśnie mówię, te 2 kroki do przodu, 1 w tył, bo wy tak nie możecie się zgrać ze sobą, bo może żebyście wy nie byli po jakichś tutaj przejściach, jakichś już złych doświadczeniach, tak jak wy byście się cały czas bali, że ten nowy partner będzie was traktował jak ten poprzedni, że może się powtórzyć scenariusz w waszym życiu, tak? A to wcale nie, nieprawda, bo tak naprawdę łączy was bardzo silna więź, bardzo silna więź. I o co tu chodzi z tą siłą? Co jest między wami? Mądre podejście do partnera, tak? Silny związek, silny, stabilny związek i sprytem i sposobem potraficie rozwiązać każdą trudną sytuację. Więc mimo wszystko, że wy tak się troszeczkę, mówię, kotka i myszkę ganiacie, to jest ten sposób tutaj, jest ta silna więź między wami. No i jest to karta lwa oczywiście, siły. Potraficie wziąć byka za rogi, tak? Czyli tak jakby potraficie tutaj no, podjąć się wyzwania i naprawdę zawalczyć o ten związek. I teraz co dalej? Mamy 3 karty, które sobie za chwilę dopowiemy, bo mamy tak, rycerza kielichów, czyli mężczyzna 30-40 lat z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Mamy kartę księżyca i mamy kartę 4 mieczy. I teraz tak, ponieważ było tutaj planowanie tego dziecka, myślenie o tym dziecku, może być taka historia, że dobre wiadomości,
Nagły przypływ uczuć zwiastujący miłość, wiadomość. Karta księżyca zwiastująca o ciąży i cztery miecze, ponieważ no, idziecie na chorobowe, na zwolnienie, odpoczywacie i po prostu no, oczekujecie, aż ten dziedziuś przyjdzie, tak? Z kolei dla innych byków może być taka sytuacja, że rycerz kielichów, czyli aura emocji, jakieś nowe uczucia, coś tutaj się nowego pojawi, coś tu rozkwitnie między wami, ale jest księżyc, karta ryb, boicie się zaufać, podejrzewacie o coś partnera, lub tak jak powiedziałam, no, na początku ciąża, tak? Ale może być tak, że przez te poranienia boicie się mu zaufać w pełni. No i czwórka mieczy, musicie wyleczyć swoje serce. Musicie wyleczyć swoje serce. Już nie afiszujecie się tak w relacji. Zazwyczaj jest to zimna sypialnia, więc już tu dobierzecie do siebie. Czy to jest ciąża i po prostu odpoczynek, idziecie na zwolnienie, bo było fajne uczucie, zapowiedź, dobre wiadomości właśnie odnośnie tej ciąży. Ewentualnie, ja zaraz sobie dopowiem, ja będę wiedziała, że co tutaj chodzi. Ewentualnie mówię, no jest tutaj jakaś dobra wiadomość, jest jakieś zauroczenie, ale wy cały czas boicie się, jest jakaś deklaracja uczuć od tego waszego partnera, tak? Jest jakaś deklaracja, bo tu mamy cały czas kielichy. Cały czas mamy kielichy, tak? Bo w sercu ma was, byka. A to może wasz partner jest z trygonu wody właśnie, ryby, rak lub skorpion. I może być jakaś już taka, no, że on się przełamie i wyjdzie z tą inicjatywą, a wy się boicie zaufać. Boicie się zaufać i musicie poczekać, aż uleczycie się. Uleczycie się, bo cztery miecze jest to karta rekonwalescencji, jest to karta odpoczynku, nabrania sił witalnych, na naładowania energetycznego, pomedytowania w spokoju, jakaś rehabilitacja, tak, po przebytej właśnie chorobie serca na przykład, taki szpital duchowy, tak. Więc coś takiego. Tym bardziej, że w tle macie ósemkę mieczy, a ósemka mieczy mówi o tym, że boicie się otworzyć swoje serce na tą relację. Boicie się otworzyć serce na tą relację i mówi o tym czwórka mieczy, mówi o tym król mieczy. Oczywiście wy albo wasz partner, bo jak to was nie dotyczy, tylko bardziej partnera, musicie sobie to zamienić. Dobrze, dopowiemy kochani teraz karty. Ten księżyc i ta czwórka mieczy. Już będę wiedziała, o co chodzi. Proszę o wyjaśnienie karty księżyca. O co tutaj chodzi z tym księżycem? I kochani, to jest też karta ryb. Tak, przepraszam, że Wam ciągle przerywam. Karta ryb. A ryby, no to znowu te kielichy, tak? Więc ten mężczyzna tutaj, to jak Was traktuje, więc może o niego tutaj chodzi, że boicie się mu zaufać, tak? Boicie się mu zaufać, bo już jakiś drań Was tutaj, no, nieźle potraktował w poprzednim związku. Karta księżyca. O co chodzi z tą kartą księżyca? Proszę o wyjaśnienie karty księżyca. No, tak. Siedem buław. Bronicie się. Bronicie się przed dostępem do swojego serca, kochani. Ale jesteście na wygranej pozycji, czyli na razie ten wasz partner jest cierpliwy. Mówię, to jest dobry taki dyplomata, więc on cierpliwie będzie czekał, on po prostu poczeka, aż wy uleczycie to swoje serce. Jak wy się otworzycie i po prostu powiecie, że tak, chcecie z nim być, może on już nie będzie naciskał, jesteście na wygranej pozycji, obronicie tutaj siebie, ale bronicie dostępu do swojego serca jak cholera, że tak powiem brzydko, przepraszam. Jesteście, no, no po prostu, no nie dajecie dojść do siebie, tak? Nie dajecie tutaj, no, bronicie skarbu, że tak powiem, nie dajecie tutaj nikomu targnąć. Poproszę o wyjaśnienie czwórki mieczy. Królowa buław, czyli chodzi tutaj o matko, uciekło mi, kobieta, około 30-40 lat, co ja mówię, królowa, czyli powyżej 4, przepraszam Was, późno już jest, nagrywam to już kolejne czytanie, więc zobaczcie mi te pomyłki małe. Tak samo jak w którymś czytaniu księżyc powiedziałam, że to jest rak, tak? No przepraszam, oczywiście to jest ryby, przejęzyczenie, moi kochani, ale mówię, robiłam chyba 6 czytań pod rząd i no, mam prawo się pomylić. Dobra, wracamy do królowej buław. Kobieta po 45 roku życia z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec i być może po tej osobie musicie się wyleczyć, tak? Ta osoba, kobieta bądź mężczyzna, zraniły Was w przeszłości i musicie się uleczyć od tej kobiety. Albo to jest właśnie ten wasz partner, ale partner mi się wydaje, że to jest kielich. No i mamy kolejną królową mieczy, czyli właśnie jakieś poranienia, jakaś osła, mogła to być osoba, mogła wam zrobić krzywdę, albo po prostu bystra i bardzo inteligentna, tak?
Ewidentnie wychodzą kobiety, wychodzą tutaj królowe, czyli ktoś was tutaj skrzywdził, tak? Musicie się uleczyć po tej osobie. Co by tu jeszcze sprawdzić? Myślę, że już nic. Wszystko jakoś w miarę jasno tutaj było. Może jeszcze tego rycerza denarów. Dlaczego wy tak uciekacie tutaj tego partnera? Boicie się może tej deklaracji? Tak, chcecie pobyć w samotności, chcecie wszystko dogłębnie przeanalizować, przemyśleć za i przeciw, po prostu na spokojnie musicie się odizolować na chwilę od partnera, bo czujecie się troszeczkę może osaczeni przez niego, a musicie się troszeczkę odseparować, odizolować, pobyć w samotności, przemyśleć, bo boicie się, że będzie powtórka z rozrywki i znowu ktoś was skrzywdzi, ktoś was zrani i po prostu no... Będziecie znowu musieli się leczyć. Będzie po prostu powtórka z rozrywki. Nie, kochani, nie, 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 nie. Więc może przemyślcie sobie za i przeciw, przeanalizujcie wszystko, zajrzyjcie w głąb siebie, tak? Znajdźcie tą mądrość w sobie i wtedy podejmijcie decyzję. Mądrą decyzję, bo eremita, pustelnik, to jest bardzo mądra osoba i doświadczona życiowo właśnie po przejściach. To jest osoba, która już no, jakąś ścieżkę w życiu wydeptała, moi kochani. I ona już wie, co może ją spotkać, tak? Dlatego ona teraz pochopnie nie będzie podejmowała decyzji, ona musi się zastanowić się, pomyśleć i no, znaleźć tą prawdę w sobie, tak? Dobrze, kochani, jeszcze aniołek i już przechodzimy do singli. Proszę o jeszcze radę anielską dla wszystkich zodiakalnych byków, które są w jakiejś relacji. Pozostań optymistą w kwestiach uczuciowych. Pozytywne myślenie i wiara zapewnią Ci romantyczność. Widzicie, kochani, musicie myśleć pozytywnie. Nie myślcie o przeszłości. Zostawcie tą przeszłość w cholerę. Żyjcie przyszłością. Wyobrażajcie sobie, że jesteście zakochani, że jesteście noszeni na rękach przez partnera, obsypywani komplementami, że jest Wam tak cudownie, tak dobrze, że po prostu ta miłość się z Was wylewa. Ponieważ co macie w głowie, to się realizuje, materializuje w Waszym życiu codziennym. Będziecie myśleć pozytywnie, przyciągnięcie fantastycznych ludzi, fantastyczne sytuacje, będziecie mieli wygodne, wspaniałe życie. Jeżeli będziecie ciągle myśleć o tych złych sprawach, ciągle siedzieć w tej przeszłości, rozkminiać ją, to tą przyszłość energetycznie cały czas będziecie przyciągać do Waszej przyszłości i ona się będzie realizować w Waszym życiu codziennym. A po co Wam to? Jeżeli już to było, no trudno, stało się jak się stało, wycierpieliście swoje, musicie teraz chwilę odsapnąć, pobyć sami ze sobą, uleczyć swoje serce, tak jak mówi ta czwórka tutaj mieczy, uleczcie się, ale spróbujcie znowu na nowo komuś zaufać, bo nie rzucajcie wszystkich do jednego worka, że na jednego drania czy tam jakąś załozę trafiliście, to nie znaczy, że wszyscy ludzie tacy są. Dajcie szansę. Dajcie szansę i dajcie szansę sobie, żebyście wreszcie byli szczęśliwi, a nie po prostu tkwić w tych ponurych myślach i ciągle tą przeszłość przenosić na tych plecach swoich, jak ten plecak, jak ten bagaż. Cały czas to jest do Was przyklejone i to się będzie przeciągać, przeciągać z roku na rok. Zostawcie to w cholerę, no byczki moje kochane, i wtedy będziecie szczęśliwe. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, wszystkiego dobrego, dużo miłości, radości, samozadowolenia z siebie i z partnera, cierpliwości przede wszystkim. Widzimy się, kochani, na czytaniach w marcu. Pamiętajcie o tym znaku ascendentalnym, jeżeli Wam nie rezonuje to czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a teraz przechodzimy do naszych samotnych byczków. Już patrzymy, co tam u nich. Okej. Mi gardło. Dobrze, że ostatnim znakiem już jesteście, kochani, bo chyba jutro nie będę mówić. Dobrze, proszę o prowadzenie dla wszystkich samotnych byków odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Byki. Karty mi się już sypią. Przeczyścimy je troszeczkę. Też już są bidule zmęczone, ile można. Bardzo lubię tą talię. Dlatego ją biorę tylko do czytań miłosnych, bez zagadki.
Lubię takie jasne, kolorowe talie. Te mroczne mnie przerażają. Jakieś tam wampiryczne widziałam, są okropne. Byki samotne. Co tam się wydarzyło, kochani, w przeszłości, że jesteście sami? Co tam się zadziało, moje byczki? Co tam się zadziało, że jesteście sami? 4 denary. Ok. Co jest obecnie? 6 kielichów, czyli jakaś przyjaźń. Otworzyliście się na ludzi, widzę. Zaczęliście się spotykać z przyjaciółmi. I koniec miesiąca. No pięknie, 10 kielichów. Kurczę, ile mi wychodzi dzisiaj u singli naprawdę, że będę małżeństwem. O, i 7 kielichów. No naprawdę, duży wybór był. Jednak się zdecydujecie na coś. Jeszcze zobaczymy sobie za chwilę aniołka, albo od razu go wylosuję. Aniołek dla naszego byczka. Chodź. Możesz bezpiecznie kochać. Otwórz swoje serce na otrzymywanie i darowanie najwyższej energii. Słuchajcie, karty mnie naprawdę nieraz rozwalają. Zaraz Wam powiem czemu. No po prostu to jest coś niesamowitego, jak te energie się ze sobą łączą, jak te energie ze sobą współpracują. Kochani, co mówi karta 4 denarów? Mówi o tym, że zamykacie się na przyjmowanie i ofiarowanie miłości. Że jesteście zablokowani i tyle. Z nikim się nie dzielę i od nikogo niczego nie chcę. A co mówią anioły? Otwórz swoje serce na otrzymywanie i dawanie najwyższej energii. Otwórz to serce, nie trzymaj się kurczowo w tym domu, nie siedź, tylko wyjdź, człowieku, gdzieś. Otwórz się na ludzi, zacznij się spotykać z przyjaciółmi. Poczuj te motyle w brzuchu znowu, zaszalej jak dziecko, a nie jak jakiś starzec, kurczę, który już, nie wiem, na emeryturę zbiera. Przepraszam Was za te żarty, ale naprawdę, no, niesamowite są karty, dlatego bardzo lubię z nimi pracować, bo wszystko zawsze tak fajnie ze sobą współgra. Dobra, kochani, wracamy. Ojeja. Bujacie troszeczkę w obłokach, troszeczkę patrzycie na świat przez różowe okulary, troszeczkę może zbyt oczekujecie od życia, zbyt byście chcieli za dużo od razu srok za ogon złapać, że tak powiem. No w przeszłości byliście naprawdę zamknięci na wszystko, na wszystkich, na wszelakie uczucia. Nie wiem, co tam się działo w tej waszej przeszłości, ale po prostu byście tak zblokowani, tak jakoś jakbyście się bali, że ktoś Wam skradnie serce, że Wy się w kimś zakochacie i stracicie dla niego głowę. No, taka blokada, mocna blokada była. A co się dzieje teraz, kochani? No, poznajecie kogoś fajnego. Poznajecie kogoś fajnego i to kogoś z przeszłości. Jest to osoba, którą znacie bardzo dobrze. Nie wiem, albo kończyliście razem szkołę, albo znacie się z jednego podwórka. No ktoś z Waszej przeszłości, być może jakiś były partner, jakaś miłość szkolna, no nie wiem. Ktoś, kogo znacie, kto był Waszym kumplem, koleżanką, przyjacielem, przyjaciółką, znacie się jak łyse konie, już kiedyś się spotykaliście, mówię, jeżeli nie na zasadzie partnerskiej, to może jakiej właśnie jakiej przyjaźni szkolnej, czy ze studiów, no nie wiem, z jakiejś przeszłości, gdzieś tam z okolic domu rodzinnego. I teraz z tą osobą nawiążecie współpracę. Współpracę, co ja mówię, to nie praca, przepraszam Was, kochani, to już ta godzina i zmęczenie. Nawiążecie kontakt, odnowicie kontakty, nie wiem, może spotkacie się gdzieś na ulicy, może przez przypadek w sklepie, w firmie, albo po prostu pojedziecie w rodzinne strony do rodziców i bach, jest ta osoba i uderzy Was po prostu strzała amora i zobaczycie, że to jest to. Bo jak się kończy? Ślubem, kochani. Ślubem, będziecie tworzyć rodzinę. Kochane byczki, osoba z przeszłości, na pewno wiecie, o kogo chodzi. Jakiś były, jakaś była, jakaś szkolna miłość, zauroczenie. Wiecie, o kogo chodzi. Macie się otworzyć na energię, na miłość i ta miłość przyjdzie. I kochani, już nie będę dopowiadać kart, bo tu nie ma co dopowiadać. Zobaczę jeszcze może tą 4 denarów, ale... Będziecie z kimś, kogo dobrze znacie
Jest to przyjaciel bądź przyjaciółka. Na pewno się znacie jak łyse konie. Już jakaś relacja może z Wami była. No, piątka buław, czyli byliście w wewnętrzny konflikt jakiś mieliście w sobie. A dlatego był ten wewnętrzny konflikt, bo tak się zamknęliście w sobie. Nie, no nie będę kochał, nie pozwolę do siebie dotrzeć, nie, jestem nieustępliwa, nie. Zamykam się na wszystko, mam to w nosie, na takiej zasadzie. I tak się szarpaliście ze sobą. To Wy się sami w sobie tak szarpaliście. No ale wreszcie chyba rozsądek tutaj wziął górę, że ruszyliście coś. Kochani, macie piękne czytanie, koniec samotności, wreszcie otworzyliście się na ludzi. Mówię, będziecie tworzyć z kimś związek, jakąś relację, coś poważnego, spełnienie uczuciowe, niewykluczony ślub z osobą, którą już dobrze znacie. To jest jakiś Wasz przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z Waszej przeszłości. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to czytanie. Dziękuję, że jesteście. Pamiętajcie, czytanie ogólne. Jeżeli nie będzie rezonowało, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link macie pod filmem. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną na kanale i daje mi to takiej motywacji, żeby usiąść i nagrać dla Was ten filmik. Kochani, widzimy się w marcu na czytaniach ogólnych i kolejnych czytaniach na miłość. Życzę wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, otwierajcie się na uczucia. Życzę Wam powodzenia, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.